Tomaszewski i witam oczywiście mojego gościa. Jest to pan, który jest malarzem, kończył architekturę wnętrz, jeździł na koniu, spadł z konia, przestał jeździć, teraz się wozi, ale pasja mu została i w dalszym ciągu zajmuje się końmi. Tak? Zgadza się. Zgadza się? Tak jest. Skończyłeś studia, a zapomniałem cię przedstawić, proszę bardzo. Wojciech Dziadko. Wojciech Dziadko, proszę Państwa. Wojciech Dziadko, proszę Państwa. Baraszkowałeś na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tak. W granicach 73 roku. 83, czyli na dwóch wydziałach. W tamtym wieku. Z tego całego jeździectwa twojego i wożeniu się na koniu zostało ci portretowanie koni, malowanie koni, ale nie tylko. Nie tylko, ponieważ no. Generalnie tak zwany mój żałon artystyczny to jest robienie portretów. I czy my robimy portret pięknemu koniowi, psu niezwykle nagradzanemu, ukochanemu przez państwa, czy też człowiekowi, jest to to samo zadanie artystyczne. Sprawa. U Urbanowicza kończyłeś? Urbanowicz w trakcie kursu był profesor Urbanowicz pracowni malarskiej, później kolega Jan Lis był prowadzący. Tak, ale? Ja aneksu z malarstwa nie robiłem nigdy. Ale istotną jest rzeczą, proszę Państwa, to, że Wojciech jeszcze żyje, tak jak my wszyscy. Litografem. Tak, zgadza się. Litografem. I to z tego, co wiem, opinii jednych z lepszych litografii. Nie wiem, czy artystycznie to oni tam mówią, ale technicznie to na pewno. Okay? Nawet nie wiedziałem o tym. Czuję się zażenowany, ale no jak, to miło. Bo jest dziewicą słyszeć. Miło to słyszeć, takie dobre słowo, zwłaszcza, że to pewnie koleżeństwo powiedziało. A koleżeństwo jest wredne. I tak czasami jest, zgadza się i rzeczywiście opinia jego jest niezwykle cenna, bo to nie podarują niczego. Nie podarują, tak jest. Dobra, słuchaj, bo ja gadam, a ty masz gadać. Opowiadaj teraz o swojej sztuce. Znaczy, trzeba będziesz opowiadał o sztuce? No to krótko. To koń jaki jest, tak każdy widzi. Tak jest. Ale ja obraz mogę, jaki jest, to też nie każdy widzi, bo jak mówiliśmy tu, jak jeszcze byśmy tu jechali, to żeś powiedział, że najpierw trzeba być dobrym malarzem, a potem dopiero wygłupiać się w numerki. No zgadza się, jakby mamy przecież ten taki główny nurt, który pozwala nam odróżnić osobę utalentowaną, obdarzoną przez Boga iskierką tą plastyczną od tej, która jest nią nieobdarzona, a to jest tradycyjny nurt, począwszy od, prawda, malarstwa na ścianach, w Laskowa, Tamirze, gdzie możemy podziwiać wręcz precyzję, artyzm tych ludzi, którzy nie mieli żadnego światła poza jakimś łuczywem, a to wszystko jest barwne, w ogóle taka, jak to mówią, Sykstyna tych czasów prehistorycznych. Czyli to, co w tej chwili mówią, że kilku tam krytyków powiedział, że sztuka umiera. Nie, nieprawda. Sztuka nie umiera i nigdy nie umrze, dlatego że wrażliwość artystów, i to niekoniecznie muszą być proweniencji plastycznej, to mogą być muzycy, mogą być aktorzy, pisarze, literatami ogólnie zwani. Chodzi o to, że ich wrażliwość ma pomóc ludziom przeżyć ich czas dany tu, teraz, na tej ziemi. I tak to wygląda, moim zdaniem przynajmniej. Czyli, krótko mówiąc, umiera krytyka. Mi się wydaje, że krytyka zaplątała się we własne nogi, dlatego że przestała być krytyką, tak jak na przykład w Polsce mieliśmy w okresie międzywojnia, wspaniałych krytyków. Nie tylko literatury, również się zdarzało komuś o sztuce coś niecoś napisać, prawda? I było to rzetelne, sensowne. Natomiast później nie wiem dlaczego krytycy, szczególnie piszący o plastyce, przemieniali się w literatów. Przepraszam, plastyka to jest coś, co my widzimy. W przypadku rzeźby dotykamy oczami, rękami.
To o to chodzi. Natomiast, przepraszam bardzo, dywagacje długie, po pierwsze nudzą odbiorcy i nic mu nie dają, dlatego że odbiorca, mówię o odbiorcy generalnie, takim en masse, ostatnimi czasy szczególnie jest w ogóle nieprzygotowany do odbioru tego, co nazywamy, załóżmy, plastyką. Mhm. W ogóle sztukami pięknymi. Z racji tej, że jest atakowany przez banał, reklamę, najczęściej na fatalnym poziomie estetycznym, przypominając inne względy. Natomiast serwitut państwa w postaci porządnego szkolnictwa, gdzie mamy ten cykl edukacyjny poświęcony plastyce, poświęcony w ogóle sztuce, przynajmniej w okresie, kiedy młody człowiek dojrzewa, czyli w okresie szkoły średniej, nie istnieje. Po prostu nie istnieje i teraz ci ludzie są jakby zdani bez tej edukacji na może swoją intuicję, nie wiem. Najczęściej puszczeni są, na głęboką wodę, albo w ogóle nie puszczeni. Albo najczęściej podlegają instynktom stadnym, prawda? Za moich czasów posiadanie kolczyka w uchu było ekstrawagancją wręcz, a nawet i utożsamiano z pewnymi środowiskami. Zresztą to jakby nie o to chodzi. Czyli pederastów. Tak, możemy to tak ich określić. Natomiast w tej chwili, kiedy w zasadzie młodzież niczym się nie różni, tak samo jest zuniformizowana jak kiedyś, tylko że kiedyś te mundurki, co było niegłupim pomysłem, powodowały, że nikt się nie wyróżniał. Ani na minus, ani na plus. To, co w środku, było istotne. Natomiast opakowanie było drugorzędne. Natomiast w tej chwili, jeżeli ja widzę na młodym człowieku czy młodej panience ubranie i gadżety wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, to coś jest nie tak. Coś zostało pogubione po drodze, a z kolei też widzę, no widać, że tam się w domu nie przelewa. Ale i ci mają prawo do porządnej edukacji i do posiadania chociażby minimum wiedzy, żeby rozeznać się w propozycjach otaczającego świata, zwłaszcza, że nie, od niedawna stosunkowo mamy internet, który jest jednocześnie i skaraniem, moim zdaniem, jak również jednocześnie jest i nieprawdopodobną skarbnicą. Z tym, że trzeba być przygotowanym do odbioru tego. Nie tracić czasu na rzeczy jałowe, nieistotne, albo wręcz z racji naszego nieprzygotowania mogące nam zaszkodzić. Przepraszam, że mówię tak ogólnie jakby za odbiorcę. No i znowu się jakby robimy kółko, wracamy do edukacji. A co powiesz na takie stwierdzenie, później ci powiem, kto to powiedział, że w szkołach w tej chwili i w ogóle nie tylko w szkołach uczy się ludzi dodawać, pisać, czytać, a nie uczy się patrzeć. A to ciekawe, dlatego że żyjemy w dobie obrazkowego tego. Nie wiem, kto to mógł powiedzieć. Starowiejski. A, Franz, no proszę. No ale on patrzył bardzo specyficznie i powiem szczerze, że miałem kiedyś taką satysfakcję, bo myśmy się nie znali wtedy zupełnie. I w muzeum oglądał jakiś obrazek Białej Podlaskiej na wystawie i tak chodzi. No. I tak mówi, no, było jakieś grono ludźmi. Cholera, umie rysować ten gość. I to tak z zazdrością pewnie. W tej chwili to, co mój ojciec z kolei mówił, że bracie, zanim zaczniesz kombinować i eksperymentować, bo możesz, to najpierw cholera się nauczy rysować. A teraz mamy pewno. Poznaj alfabet. Jeżeli chcesz pisać. O, dokładnie, to co ty powiedziałeś. Jak chcesz pisać, to nauczy się alfabet. Tak jest. Tak. Znasz połowę. Coś ci się może uda, ale przepraszam bardzo, wypowiedź będzie twoja skażona ignorancją. No dokładnie. Podobnie jest w sztukach plastycznych, w ogóle we wszystkich sztukach szeroko pojętych, a nie tylko. Nie tylko. W sporcie również, który jest pewną emanacją. Dobrze. No,
Ale tak, ale tutaj jak widzimy te twoje rysunki, ty masz, kurczę, opanowaną anatomię. Tutaj akurat państwo widzicie, to jest akurat anatomia bardzo dobrze konia, ale podejrzewam, że wszystko co robisz, to najpierw analizujesz, tak? Anatomię budujesz na papierze. To znaczy się, ja bym to ujął w ten sposób, z racji już doświadczenia, ja patrząc na obiekt jakiś, tak jak tu na kolegę, ja już od razu analizuję, od czego ja bym zaczął, jakbym narysował. Tylko mnie nie analizuj. Nie, ja mówię tylko o formalnej, o fizis. No, dobra. O fizis? Nie, broń Pani Boże. Bo ja Ciebie zanalizuję. Nie będziemy zapuszczać się, uważam, w takie rejony, no bo już w transcendencję musielibyśmy popaść. Chyba nie. Proponuję ostać się przy plastyce i przy konkrecie, bo to jest konkret. To jest konkret, to właśnie mi o to chodzi. Że... Gdzie ja pokazuję majsterstwo. Po prostu majsterstwo. Trzeba dążyć do tego. Dążyć do zgadza się, perfekcji. Zwłaszcza, że nie... Nigdy oczywiście nie będziesz perfekcyjny, bo nie będziesz, ale dążyć musisz. Perfekcyjny, to ja niestety jestem. Przekaz także musi tutaj... być na tyle klarowny, żeby ukryte sensy, różne znaczenia, jeszcze dla kogoś wrażliwego dotarły, bo narysowanie czy namalowanie samego konia, no dobrze, no koń można to zrobić bardziej zgrabnie, mniej zgrabnie, prawda? Natomiast już, żeby ten koń patrzył na nas, żebyśmy nawiązali z nim kontakt, to już jest wyższa szkoła jazdy, prawda? Sprzedanie konia jako takiego, zwłaszcza, że akurat Jean, którym ja się zajmuję, czyli tak zwana rodzajowość, a szczególnie konie są obciążone u nas niestety prawie, że genetycznie odbiór, no niestety wiszą nad tym kossakowie. No a to najgorsze jest to, że, wisi nie najlepszy kossak, czyli Juliusz, tylko wisi jego progenitura po prostu nad tym. I Ajdukiewicza jeszcze konia. Koniarzy przecież wspaniały mieliśmy. No. Ostatnim wybitnym koniarzem to był koniarz, niejaki Pawliszak, zresztą wspaniałe sceny orientalne robiący, którego zastrzelił swego czasu, dzisiaj tam Harenda chyba jest, no nasz światowy sławy rzeźbiarz, pan Ksawery Dunikowski. I nie poszedł siedzieć, co ciekawe. To była straszna awantura na owe czasy, na początku XX wieku. I szkoda, bo był naprawdę wybitnym znawcą konia. Ale znalazł się na linii strzału akurat. No, co zrobić? Jak żyć? Przy czym jak we wszystkich tego typu aferach należy posłuchać Francuzów. Cherchez la femme. I zamknijmy temat. Okay. Z tym, że sztuka polska rzeczywiście poniosła sporą stratę. Jakby do tych kossaków. Oni tak zaciążyli, że jakby odbiorca już przez ich pryzmat patrzy na wszystko, co jest pewną rodzajowością, gdzie koń jest pewną propozycją artystyczną. Próbowali się później wyłamywać z tego, jakby ich następcy, mówię już po II wojnie, czy profesor Bylina, czy profesor Maciąg, właśnie, niezwykle ważna postać. A ty jesteś pod jego wpływem, czy nie bardzo? To znaczy się, ja mam u siebie w pracowni, jeżeli będzie wizyta, państwo życie mi w pracowni, pokażę obraz, to był impuls, zrobiłem pastel, gdzie napisałem Pamięci Ludwika. Bo ja miałem okazję poznać profesora Maciąga, nigdy nie byłem jego studentem wcześniej. Na takim plenerze, żeśmy się poznali, była wystawa przedplenerowa. I akurat ja stałem przy moich pracy, czy kończyłem wieczór, on tak podchodzi, patrzy na taką moją jedną pastel, patrzy i tak mówi, Ludwik jestem. Bardzo, no poczułem się, bo jednak on zajmował ze swoją twórczością profesor Ludwik no bardzo specjalne, własne swoje miejsce, jeżeli idzie w ogóle o malarstwo. Zresztą nie tylko malarstwo, ponieważ tkanina, gdzie też te konie sobie pojawiały się, ale to były jego konie. Nikt, kto znał jego twórczość, nie pomyliłby z nikim innym. Powiedzmy sobie szczerze,
miał naśladowców różnych, takich totumfackich, jak to się czasem zdarza. Natomiast ja miałem okazję go poznać osobiście z nim porozmawiać. Zaproponowano mi konfidencję, co nieczęsto się zdarza, żeby jakiś tam, i to jeszcze nie ode mnie z wydziału. Ale proszę Państwa, czy Państwo, szanowni nasi widowie, czy Państwo zauważyliście jedną rzecz, że tutaj rozmawiam z Wojciechem i co widzimy, co możemy zaobserwować? Otóż on jest po Akademii Sztuk Pięknych, jest malarzem, jest grafikiem, jest litografem, ale ma jedną rzecz. Otóż on jest chory. Wszyscy, którzy zaczynają coś mieć z końmi, zaczynają, to nie jest już sport, zaczyna się choroba. I właściwie cała czas audycja jest związana sztuka z końmi, te konie, dokładnie. Inspiracja, nawiązanie do naszej tradycji, bo nie oszukujmy się, nasi łani zbudowali mocne podstawy pod utrzymywanie tradycji, mitów nawet wręcz różnego rodzaju. I to się właśnie nie da się zmienić na żaden inny tor takiego gościa, jak już się zaraził tym. Tak jest. Ja nadmienię, że jeżeli siedzi ze sobą dwóch weterynarzy, rozmawiają o konia, to ja się nie nudzę, bo ja wiem, o czym oni rozmawiają. Do tego doszło. To brawo. No ale w każdym razie, słuchaj, chcieliśmy jeszcze troszeczkę, jeśli można cię tak zgiąć. Oczywiście, przepraszam bardzo, nie, ale że poszedłem w knieje, gdzie ja się dobrze czuję. Dobra, ale jeszcze czuję się dobrze w obrazkach i w obrazach i w grafice. Przestałeś robić litografię. Ja nie tyle je przestałem, ile zarzuciłem z przyczyn natury bardzo prostych, obiektywnych. Ciężary. Po prostu, nie, przeprowadzka. I oddalenie się od pracowni spowodowało to, że nie wiem, jak się raz na rok pokażę i to bardziej jest towarzysko niż do pracy. Po prostu dojazd mój zajmuje tyle i różne obowiązki z tym związane, że ja nie bardzo jakby mogę to kontynuować. No właśnie, tam czeka mój kamień w pracowni. Tak, ale chodzi o to, że proszę Państwa, litografia to nie jest taka technika, że można sobie siąść z papierkiem ołówek, coś tam tak, narysować. Tak, jest, czy kawałek linoleum. Tylko niestety ten sprzęcik, na którym się robi, no, waży tak 200-300, a mówię do ludzi, którzy się nie bardzo orientują, kilogramów. Tak, się nie da wsadzić w plecach i gdzieś przewieźć. To trzeba niestety jeździć do pracowni litograficznych, gdzie stoją prasy, które ważą również kilka kilo albo może i tony. I ten cały sprzęt, który jest tam w pracowni. Także tutaj właśnie to chciałem tak gwoli wytłumaczenia i tutaj Wojciecha, dlaczego on tego... Ja myślałem, że z innych powodów. Ja myślałem, że po prostu już nie jesteś w stanie tego dźwignąć. Nie. Ja nawet niedawno, przecież ja miałem u siebie kamień nasz pracowniany, bo miałem coś sobie w domu rozrysować, później go zawieźć. On przeżył przeprowadzkę. Później mi się nie składało. Poza tym się odczulił, czyli powinienem, a warsztatu nie miałem, litografa, żeby go sobie uczulić. Nie składało się pojechać zawieźć, bo to nie jest, bo to ładny, dobry kamień, półformatka, tego nie weźmiemy pod pachę. No to właśnie to, co powiedziałem. Trzeba mieć auto, szarpnąć, bo jeszcze się trzeba umówić, żeby ktoś był w pracowni, a nie antyszambrować, prawda? No. Więc to takie względy czysto praktyczne spowodowały, co nie znaczy, że a i to jest właśnie bardzo ja ważna rzecz. Zarzuciłem ją, ja cały czas o niej myślę, poza tym bo powiem jedną rzecz ważną. Ja umiem rysować, a litografia kocha tych, którzy umieją rysować. Ona ich malarzy również kocha, bo ona jako jedyna technika graficzna daje tyle możliwości. Zresztą przy pomocy litografii możemy każdą inną technikę podrobić. Ososepią możemy podrobić mezzotintę. Prawda? Ja już nie mówię o metalowych innych technikach. Się zacząłem zastanawiać, czy na pewno masz rację. Oczywiście, mamy efekt. Drzeworyt na pewno. Wszystkie techniki graficzne podrobimy litografią. Natomiast litografii nie podrobimy niczym innym, bo ona jest pośrodku, pomiędzy drukiem płaskim, wypukłym i wklęsłym. W związku z tym w niej się zlewa to wszystko. Dlatego jest bardzo ciekawa i oryginalna. Zresztą jedna z takich tych szlachetnych... Słyszysz, co mówię? Miedzioryt? Nie trafisz. Nie do
końca bym się tu zgadzał. Na upartego można by, żeby udowodnić, no, że no, to trzeba strasznie się uprzeć. Tak, uprzeć. To prawda. Ja tylko chcę przybliżyć osobom, które słuchają, oglądają nas, jakie możliwości dla twórców stwarza ta technika. I dla malarzy, i dla osób umiejących rysować, nie tylko. Nieprawdopodobne wprost, jeżeli chodzi o kolor, prawda? To niekoniecznie musi być czarno-biało, bo zwykle przedstawiamy grafikę białe, czarne. No tak, no dość zadziwili wszyscy się Toulouse-Lautrecem, który nagle sprowadził kolor. Zgadza się. Tak, do tej pory. Oczywiście w pewnym czasie było to niezwykle odkrywcze i faktycznie jego. To są takie tam w historii, w dziejach sztuki, to są ważne miejsce zajmują te jego prace, bo jakby pokazały ludziom, przepraszam bardzo, to jest równoprawna technika. Ona jest bardzo młoda, to jest zupełnie co innego. Bo powiedzmy sobie szczerze, te inne, przecież Wyspiański, prawda, no też się zajmował grafiką, ale on wykorzystywał szkło, prawda? Było to zresztą trujące, ten kwas fluorowy, nie oszukujmy się, Wyczółkowski też coś tam sobie dłubał. Było to bardzo nietrwałe i tak dalej. To był, jak ja to nazywam, taki jakiś strumyczek boczny od głównego nurtu. I powiedzmy sobie szczerze, ta litografia dla grafika, zresztą dla każdego plastyka, jest nieprawdopodobnym środkiem wyrazu. Można tam wszystko opowiedzieć. Z tym, że ma to do siebie, że jednak wymaga wręcz żelaznej konsekwencji i przede wszystkim wiedzy, jeszcze raz wiedzy. I to właśnie chodzi o to, że w tej chwili bardzo dużo tutaj osób próbuje robić sztukę, nie mając najmniejszej, mówię robić sztukę, w cudzysłowie, nie mając zielonego pojęcia o żadnej technice, o żadnej anatomii, o żadnym alfabecie. Podstawowym plastycznym alfabecie. Tylko na czuja. To wszystko, proszę Państwa, jest do dupy wszystko. To się nie nadaje do niczego. Takie jest moje zdanie oczywiście. To jest prawda, tylko że możecie robić, co Państwo uważacie. Ale przepraszam najmocniej. Nie. Można to wykreować na Bóg wie. No oczywiście. Ale nie o to chodzi tak naprawdę. Nie to jest wartością. Wartością jest coś, co wymaga pracy, świadomości, talentu, jak to mówią, 95% pracy, 5% talentu. Nigdy nie zaszkodzi go mieć. Tak jest. Nie zaszkodzi. Szanowni Państwo, niestety tak nam już tutaj przyleciało te całe pół godziny. A jeszcze do Ciebie, do pracowni będziemy się starali przyjechać. Mimo, że mieszkać w ogóle nie wiadomo gdzie. Ja w Piasecznie mieszkam. No to jest wieś Piaseczna. No niestety była, ale już nie jest. A czy strasznie daleko? To znaczy, bo ja wiem, czy daleko. No daleko, bo jak się jedzie przez tą całą ulicę Puławską arterię, no to jest tak. To tak można tam spotkać wszystko, no. To prawda, jeszcze w określonych godzinach dnia. Dokładnie. To prawda, tak. Że jakoś to południe jest niedoinwestowane w sensie tej komunikacji drogowej. Serdecznie zapraszam do pracowni. Aha, ale można... jeszcze na końcu pytanko. Gdzie, kiedy można zobaczyć Twoje obrazy? Moje obrazy? I jakie będziesz miał? Czy będziesz miał w najbliższym czasie jakąś wystawę, czy nie? W najbliższym czasie ja nie przewiduję, natomiast dużą wystawę miałem taką indywidualną w tak zwanej fabryce w Łominie 2 lata temu, jesienią. Mhm. I wcześniej miałem tak zwany skromny jubileusz, tak wymyśliła zaprzyjaźniona dyrekcja w Muzeum Białej Podlaskiej. No taki dorobek 25-lecia jakby znajomości z placówki. O to chodzi. Myślę, że oni coś mają, zresztą oni mają dosyć dużą kolekcję prac, jak się okazało przy organizowaniu wystawy. Ja nawet nie wiedziałem, że oni mają tyle moich prac. Jeszcze no. Na mojej stronie można po prostu właśnie, zobaczyć. Twoją stronę, to... Moja strona, na którą serdecznie zapraszam. No nie jestem najlepszy w aktualizowaniu, już podaję www.dziadko.eu, przy czym dziadko pisane przez T w środku, tak nietypowo troszeczkę, nie D, tylko ty. O. No. Dziękuję Państwu, Jan Tomaszewski i mój gość Wojciech Dziadko pisany przez T. Ja również dziękuję. Dziękuję, zdrowieńko Twoje kochane. No, bardzo miło.